Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witaj na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Ja nazywam się Olga Palka, a dzisiaj moim gościem jest Bartosz Nosiadek. Cześć, witam cześć, Cię, Bartek. Witajcie, cześć. Bartek jest deweloperem, jest właścicielem agencji pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, ale również jesteś autorem właśnie książki czy książek? Książek. Książek. Zarabiamy zarabianie uczciwych pieniędzy, ale w sumie zarabianie prawdziwych pieniędzy to było pierwsza. Najpierw. Tak. Ale zacznę od Ciebie, bo te Twoje początki wcale nie wskazywały na to, że Ty będziesz tym deweloperem, bo z tego co wiem, to Twoim marzeniem było pracować w makro w dziale na biało. W dziale mrożonek konkretnie, to było, no, chciałem po prostu dostać jakąkolwiek pracę, bo jak poszedłem na studia zaoczne z założenia, żeby po prostu mieć większe doświadczenie zawodowe, podjąć pracę wcześniej, a też jakoś tam sytuacja rodzinna była taka, że był to rozsądny ruch w tym momencie, no to był akurat czas kryzysowego bezrobocia wśród młodych. One było na poziomie 50%, więc pamiętam to, że przez rok bardzo się starałem o różne prace, tam mi obiecali, siam mi obiecali, nic z tego nie wyszło i potem no, moim wielkim marzeniem było, żeby właśnie w tym dziale mrożonek pracować, też mnie tam nie przyjęli. Więc się cieszę, że mnie w sumie tam wszyscy nie przyjęli, no bo później po roku szukania takiego aktywnego pracy i nigdzie nie mogłem dostać, zostałem akwizytorem i zacząłem się uczyć sprzedaży intensywnie. Może to nie była dobrze płatna praca, ale w pół roku miałem chyba ile to mogło być tych spotkań? No myślę, że tak z 1500 spotkań handlowych, także i o dziwo musiałem sprzedawać internet, bo pracowałem dla podwykonawcy telekomunikacji i po wsiach jeździłem sprzedawać między innymi na Ostradę i ludzie wtedy mówili, panie, internet w domu, po co? Także takie początki były. Jak to się czasy zmieniają, nie? Ale następnie właśnie, bo powiedziałeś, że rozwinąłeś bardzo przydatną umiejętność, zwłaszcza no dzisiaj, czyli umiejętność sprzedawania. Tak. I kontaktu w ogóle z klientem. I bardzo daleko zaszedłeś, pomimo młodego wieku, no bo pracowałeś tutaj też sprzedając ubezpieczenia, tak, prawda? Wiesz co, po pół roku pracy akwizytora chciałem zrobić krok do przodu i myślę, że tak akurat opatrznościowo się złożyło, że jedno z ostatnich spotkań, które miałem właśnie w tej telekomunikacji, no to było z jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce, który jak ja mu sprzedawałem, to powiedział, wiesz co, ty się tu marnujesz, chodź do nas, nie? Co oczywiście było dla mnie wielkim komplementem. No i taką próbę podjąłem. Nie oszacowałem wystarczająco dobrze trudu tej pracy. Wydawało mi się, że wiesz, ja tu po 10 spotkań handlowych robię dziennie, prawie każde mam sprzedane, no ale sprzedawałem, wiesz, kup sobie tam jakiś numer tańszy za 8 zł, bo będziesz taniej dzwonić do kuzyna w Niemczech, no to takie proste rzeczy sprzedawałem. A później jako w sumie to taki no co 20-latek po prostu sprzedawać dużo starszym osobom polisy zabezpieczające rodzinę, gdzie wiesz, ani rodziny założonej nie masz, ani nie masz pojęcia jeszcze, tylko w teorii wiesz, jak to jest być odpowiedzialnym ojcem, no i też produkty droższe. I to, że nie miałem tak zwanego lida, czyli tam jakiegoś, wiesz, że mi system wypił, tu masz 10 kontaktów, z którymi możesz pogadać, tylko samemu to trzeba było przedzwonić, no to było takie zderzenie się z trudami takiej powiedzmy pierwszej przedsiębiorczości. No i po pół roku chciałem nieudanej w sumie pracy jako agent jechać za granicę, ale też mnie tam nie przyjęli do pracy, więc jako agent zostałem, no i później po tym pół roku po prostu no jakoś powiedzmy, wiesz, to sprzedaż ruszyła, no i potem się zaczął już taki szybszy rozwój, jak już uwierzyłem, że to się da robić, zobaczyłem pierwsze efekty, no to później byłem w tej firmie finansowej najmłodszym kierownikiem chyba w Europie Środkowo-Wschodniej i tak to się szybko budowało. Aż potem po prostu przyszedł, no, to marzenie przedsiębiorczości, ono było cały czas. Nie było do tego za bardzo warunków wcześniej, więc najpierw to było, wiesz, uczenie się sprzedaży jako akwizytor. Później była taka półprzedsiębiorczość, czyli samozatrudnienie, ale pracuję dla jednego brandu, na wyłączność i po prostu mam no, stałe schematy, którymi należy podążać. Co w sumie na początku dobre było dla mnie, bo po prostu no, dużo mnie nauczyli. Uważam, że to jest mądre, żeby zamiast, wiesz, płacić setki tysięcy za szkolenia, no to pracujesz, szkolą cię, jeszcze ty na tym zarabiasz, nie? Jesteś w branży.
No i później w 2009, po 4 latach takiej pracy na samozatrudnieniu i z korporacją, przyszedł czas, żeby już kompletnie na swoim postawić. No i tak od 11 lat, w zeszłym roku było 15-lecie założenia firmy, z czego 11 lat to już jest takie, że nie dla jakiejś korporacji, nie na samozatrudnieniu, tylko rozwijanie własnej marki. No i tak dobrze to idzie. No jak widać, bo jesteś deweloperem, ale dlaczego w ogóle zacząłeś się interesować nieruchomościami? Wiesz co, to zainteresowanie ono było w zasadzie od momentu założenia firmy. Nie wiem, to no, są takie rzeczy, co po prostu cię interesują od zawsze. No, w sensie nie od zawsze, bo jak byłem dzieckiem, to tam nie miałem pojęcia, że jakimiś nieruchomościami się będę interesować, ale jak już zacząłem się zajmować biznesem, to pamiętam, jak zakładałem działalność gospodarczą, jak PKD się wpisywało, no to wpisałem sobie chociaż, wiesz, no, na starcie tam miałem 1000 zł, nie? Zaoszczędzone, że tam kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie i wynajem nieruchomości na własny rachunek. I przypomina mi się ta rozmowa tej pani w referacie działalności gospodarczej, będzie to jest takie marzenie, ja się tym kiedyś będę zajmować, ale no, na razie nie mam za co, dajmy temu czas, nie? No i tak się to zaczęło. Później zainspirowałem się troszkę książkami z zagranicy. Biedny ojciec, bogaty ojciec, no to dużo ludzi to czytało. Oczywiście część tych inspiracji była też taka no, nietrafna, w sensie takim, że tam mocno zachęcali do dźwigni finansowej. Ja się akurat nad tym poślizgnąłem i to uważam za niewłaściwą inspirację, ale sama zachęta do wejścia w rynek nieruchomości wydaje mi się po prostu bardzo, bardzo wartościowa. No i to były właśnie te pierwsze kroki, jak mniej więcej rok czy półtorej roku wcześniej, zanim zwolniłem się z tej korporacji, no to podejmowałem próby samodzielnych transakcji, kupić, wynająć, kupić, wyremontować, sprzedać. Gdzie na polskim rynku wtedy no, nie było wiedzy na ten temat. Tak? Być może byli jacyś ludzie, którzy to robili, ale nie było tak jak dzisiaj, że masz, wiesz, na YouTubie do wyboru, do koloru kanału, w każdej książkę na ten temat już co się tym zajmuje napisał, no ta wiedza jest tak dostępna, a wtedy to no, nie było. Nie? Ja nie wiedziałem na przykład, że to co robię to się nazywa flipy, nie? Wtedy tylko przyszedłem kupić, sprzedać, gdzieś tam przetarg jakiś znaleźć. No i zrobienie kilku takich transakcji pokazało mi, że jestem w stanie z tego utrzymać rodzinę, którą już wtedy miałem, żonę i 2 dzieci, a to było dla mnie bardzo ważne, żeby po prostu no, robić coś, co nie pogorszy naszego jakiegoś tam standardu życia. No i tak to wypaliło i później zaczęła skala obrotu tymi mieszkaniami rosnąć, no bo robisz jedno, potem robisz drugie, potem robisz tam kilkunaste, no to tam już potem zajmujesz większą liczbą naraz, jeżeli tego kapitału troszkę przybyło. No i natknąłem się na taką trudność, że koordynowanie remontu w różnych miejscach powoduje problemy, nie? Że tam przez przypadek żeśmy kogoś zalali, a tam coś fachowiec zapomniał i takie, wiesz, masz rozgrzebane kilka albo tam w szczycie to nie wiem, tam 7 czy 8 takich placów budowy było do nadzorowania. Dałoby się to wszystko, wiesz, jakoś zoptymalizować, że zatrudnisz kierownika, który ci tego będzie pilnować, ale doszedłem do wniosku, było to w 2010 roku, że no generalnie w Polsce ciągle mocno brakuje tych nowych mieszkań, a w naszym regionie szczególnie i w powiecie włodzisławskim, gdzie w zasadzie nic wtedy się nie budowało, bo to było wiesz, świeżo po kryzysie finansowym, no to zacząłem dom budować, taki jeden na sprzedaż, a później postanowiłem posprzedawać te mieszkania, którymi żeśmy obracali. Kupiłem w Rybniku razem z żoną 3 działki, no i tam żeśmy taki pierwszy mały budynek 4-mieszkaniowy zaczęli budować na sprzedaż. O tym by można było, wiesz, całą książkę o tym jednym budynku i tych przygodach trudnych i nietrudnych napisać. No ale potem tak metodą kuli śnieżnej, nie? Czyli zbuduj 4, sprzedaj, zbuduj 6, potem zbuduj 7 i tak dalej. No i teraz robimy takie etapy. No, kończymy etap, gdzie jest 24 mieszkania, już mamy pozwolenie na użytkowanie. Teraz następny projekt chcemy, jak Bóg da, robić na 40 mieszkań. I tak po prostu ta śnieżna kula się rozwija. No i tak to, że tak powiem, jak masz do tego cierpliwość, to się uda po prostu prędzej czy później. No. Napisałeś 2 książki, bo właściwie tutaj na początku mówiliśmy. Pierwsza książka miała tytuł Zarabianie prawdziwych pieniędzy, ale zmodyfikowałeś ten tytuł, wycofałeś ze sprzedaży ten nakład i powstała książka ze zmienioną nazwą Uczciwych pieniędzy. Tak. No więc co tam się stało, że jednak nie wypaliło? Wiesz co, staram się od początku prowadzenia firmy kierować taką zasadą, że polecaj ludziom to, co sam robisz. Czyli jak sprzedawałem polisy, to sam ją miałem. Jak się po czasie przekonałem, że to słaby był interes, to się pozbyłem tej polisy i przestałem sprzedawać te polisy. Nie? Natomiast zawsze po prostu tak próbowałem pracować, żeby no nie było jakiejś wiesz, wirtualnej rzeczywistości i hipokryzji, że coś innego robię, coś innego polecam, bo to ludzie wyczują prędzej czy później. I w tej pierwszej książce
no, było napisane powiedzmy po tej pierwszej takiej fali sukcesu handlu mieszkaniami, ale też używałem do tego dźwigni finansowej, czyli jak już szło z tymi mieszkaniami, to co tam miałem, wiesz, na mniejszą pulę, to ja sobie jeszcze dobrałem kredyt, tu i zrobiłem większą i to mi się wydawało w ogóle super, żeby tak dynamicznie biznes rozwijać. Tych książek motywacyjno-finansowych też się za oceanu naczytałem, natomiast później to przyniosło złe efekty w moim życiu, nie? Czyli po prostu te strategie, które tam są opisane, że tu wiesz, po prostu bierz tego kredytu, ile ci dają na nieruchomość, potem jeszcze kilka spółek postanowiłem założyć na zasadzie takiej, wiesz, dywersyfikacji, która też jest wychwalana w tego typu książkach, no i zauważyłem po prostu zwyczajnie, że to się nie spina, wpakowałem się przez to w problemy z płynnością finansową, w sensie długi były wszystkie obsługiwane, no nie mieliśmy jakichś tam niezapłaconych rachunków, ale jak było zadłużenie, wiesz, na poziomie 3,1 miliona i 35 tysięcy miesięcznie rata, no to się zaczęło duszno robić i sen był cięższy, nie? Więc po prostu takie refleksje mi przyszły, a co jeżeli to wszystko opadnie, a jeżeli klientów potracę, a jeżeli, wiesz, no robisz jakąś inwestycję, nie dostaniesz pozwolenia na no coś się może sypnąć, tak, zdrowie, które mi się raz też sypnęło bardzo poważnie, no i te pytania doprowadziły do tego, że no zmieniłem po prostu tą strategię, bo wiesz, znowu Panie Boże, ratuj odkręcanie tego. I po latach, jak zobaczyłem, że to nie tędy droga, to miałem taki dylemat, no okej, mam książkę napisaną, która jest bestsellerem i się sprzedaje cały czas, nie? Czyli sobie zamykam oczy i co miesiąc coś tam nie z tego, z tego przychodzi. 90% części, nawet 95% treści z tej książki do dziś bym się pod tym podpisał, nie? Ale te 5% właśnie rób tą dźwignię, bierz tego kredytu, wiesz, ile wlezie, no to pod tym dziś się nie podpiszę, no bo widzę, że to przyniosło złe owoce w moim życiu. Więc pierwsza moja myśl była taka, że przepiszę po prostu ten rozdział o kredytach i zrobię tam, wiesz, wersja druga, wznowiona, czy tam, wiesz, nazwijmy to tak errata, no ale to trochę tak jak z remontami, wiesz, starych budynków. W pewnym momencie masz taki dylemat, czy to remontować, czy w to spychem wjechać i zrobić na nowo, więc wygrała ta wersja druga. Pierwszą książkę wycofałem ze sprzedaży, drugą napisałem od zera. Część treści z pierwszej tam się znajduje, no bo ta historia typu, wiesz, tam start od akwizytora, czyli tam, wiesz, powiedzmy od zera, no to warto się tym dzielić, natomiast zmieniłem te części właśnie dotyczące kredytów, no i też położyłem taki silny akcent na to, żeby te biznesy, które próbujemy robić, były zrobione w sposób etyczny, taki, że po prostu, wiesz, za miną lata i tym ludziom, z którym robisz te interesy, będziesz po prostu miał odwagę popatrzeć w oczy, podać rękę. To nie znaczy, że cię wszyscy będą kochać, bo tak nigdy nie będzie, nie? Po prostu będą ludzie, co mają inne wyobrażenie niż ty, jak transakcja powinna wyglądać, ale chodzi o to, żeby po prostu w zgodzie ze swoim sumieniem biznes prowadzić. I uważam, że no dzisiaj po prostu dużo jest dróg na skróty stosowanych, które mogą cię doprowadzić do jakiegoś tam, wiesz, progu sukcesu, nie? Ale to potem jest domek z kart, nie? Także myślę, że warto to dzisiaj ludziom mówić, no bo sam mam takie doświadczenia, że po prostu no, uczciwie to jest wolniej, ale lepiej, długoterminowo. A jak przeskoczyłeś z tego momentu właśnie, kiedy miałeś te wyzwania finansowe, te ponad 3 miliony długu, i jak zacząłeś wychodzić z tego długu? Wiesz co, ja mam takie przekonanie głębokie, że warto w życiu stosować taką zasadę, że módl się, jakby wszystko zależało od Boga i działaj tak, jakby rzeczy zależały od siebie. W sensie zrób maksa, ile idzie, ale też po prostu módl się i proś o pomoc. I trzecia noga tego, nazwijmy taki trzeci filar budowania tego powodzenia, to jest zmień sposób życia, bo to, co się dzieje w naszym życiu, wynika po prostu najczęściej z naszych zachowań, wyborów, nawyków, które sobie uświadamiamy albo nie, ale one nas w 99,9% przypadków doprowadzają do tej sytuacji, w której jesteśmy. Więc ta droga wyjścia się oparła na tym, że po pierwsze, Panie Boże, ratuj, po drugie, postanowienia. No bo co, Panie Boże, ratuj, ja sobie będę dalej chodził po bankach, kredyty zaciągał, ile robił na dźwigni maksymalnej, no to z czego ratuj, nie? Jak się po prostu ładujesz w kłopoty, to masz kłopoty, no tak to w życiu działa. Więc postanowienie było takie. Zero nowych kredytów, nie biorę żadnych więcej. Miałem 13 wtedy kredytów w sumie na tą sumę, większe, mniejsze, wiesz, głowa po prostu zestresowana ekstremalnie. Drugie postanowienie było takie, że 100% uczciwości, czyli nie tylko względem klienta, to starałem się robić zawsze, ale również względem na przykład instytucji, tak? No to tu przedsiębiorcy mają bardzo duże wyzwania, nie? Żeby to robić. I oczywiście po latach doświadczenia widzę, że te 100% uczciwości to nie wszystkie przepisy, to dzisiaj szczególnie widzimy, są
po pierwsze zgodne z prawem, a po drugie zgodne z prawdą. Nie? Czyli, czyli nie powinniśmy się zachowywać jak faryzeusze, tak, że po prostu tam jest taka literka napisana, tak to mamy wszystko dokładnie zrobić. Nie zachęcam w ten sposób do szarej strefy, nie? Natomiast po prostu widzę, że no, próba uczciwości względem wszystkich instytucji nie zawsze w praktyce da się zrobić to, co od ciebie te instytucje oczekują, powiem to tak, ale należy po prostu takie staranie zachować, żeby po prostu no, tak fakturować sprzedaż tak jak trzeba, nie ściemniać z jakimiś tam kosztami, po prostu tak wiadomo, że jak masz firmę i z, nie wiem, auto kupisz, tak, no i też go używasz pracy, no to ono jest kosztem w twojej firmie, tak, ale jeżeli po prostu już gdzieś tam, wiesz, przekręcasz dźwignię w stronę, że tam jakieś załatwiasz faktury lewe, tego się nie robi po prostu, nie, i takie rzeczy szkodzą mi. To było postanowienie moje takie, żeby po prostu 100% uczciwości, na ile potrafię po prostu w tych relacjach, w których jestem. I trzecie postanowienie było takie, żeby zacząć się dzielić tym, co mam w postaci dziesięciny, czyli 10% swojego dochodu przeznaczać na takie dobre cele, różne, co tam po prostu się na celowniku pojawiały. Wcześniej pomaganie nie było mi obce, ale nie było regularne i nie było systematyczne. Czyli takie, wiesz, tam święta, ckliwy nastrój, coś tam, dobra, to komuś tam coś pomożemy, nie? Ale nie było tak, żeby system z tego zrobić. To było dla mnie też wyzwaniem, dlatego że jak jest trudno, no to trudniej się wyciąga te złotówki z kieszeni, nie? Jak masz dobrobyt, no to tam, co mi szkodzi, tam siadnie. To dzielisz, nie? Ale jak jest, że tak powiem, słabsze zasoby, no to jest trudniej. Starałem się w tych postanowieniach wytrwać. Prób było wiele, przyszły bardzo szybko. Pierwsze co, to zaczęły się materializować te scenariusze, których się obawiałem, czyli klienci, którzy mieli kupić tam 4 mieszkania, to zrezygnowali z ich zakupu, więc zamiast dostać pieniądze, musiałem zwrócić zaliczkę, no to już znowu mi zatrzepało tą zdolnością finansową. Normalnie bym biegł do banku po następny kredyt, a tutaj po prostu no, jest postanowienie, nie? No to złamiesz co po 3 tygodniach. Próby wytrwania to tam wszyscy znamy, nie? Że jestem na diecie od nowego roku. Nowy rok właśnie mamy. 21, 3 tygodnie, dobra, za rok. Nie? Tak. No. Więc starałem się po prostu w tym wytrwać i no, taki kluczowy punkt w tym takim, nazwijmy, wyścigu i walce z samym sobą był taki, że zakończyłem pewien etap budowy osiedla, porozliczałem się, wszystkich popłaciłem i jest 700 zł na kontach wszystkich prywatnych, firmowych, kredyty jak były, tak są i mamy działkę kupioną bez hipoteki, pozwolenie na budowę i możliwość budowy nowego etapu osiedla składającego się z 18 mieszkań, czyli mam gdzie budować, jest pozwolenie, jest projekt, nie mam za co, a to jest podstawa funkcjonowania ekonomiczna naszej firmy, żeby sprzedawać te nieruchomości, których budujemy. No i zacząłem się łamać. Oczywiście poszedłem, założyłem wniosek o kredyt na 2,5 miliona z taką myślą, nie dają mi, nie? No ale pechowo mówią, panie Bartku, przyznany. Po znajomości. Przyznany, bo tamten poprzedni etap wyszedł i tak dalej. Mówię, dobra, wy jeszcze nie wiecie tego, co ja już wiem. No ale przyznali mnie i tak sobie po prostu mówię, dobra, panie Boże, nie? No co, po prostu, no jak nie wezmę tego, no to po prostu nie mam za co budować, nie mam, no co, w zasadzie mogę firmę zamykać, tak? I liczyć, że tam majątek co jest, bo to nie była firma wydmuszka, tam to wiesz, nie, że mieliśmy 3 miliony długu i nic w środku, tylko no dobra, może to komornik posprzedaje, może nie, może ja to posprzedaję, może to wyjdzie na zero, może nie, z domu, no z mieszkania wtedy jeszcze, bo to nie mieszkaliśmy w domu, może nie, czyli wyprowadzić trzeba być, no nie wiem, nie? To jest ten pierwszy scenariusz, że nie wiem, co będzie dalej, a drugi biorę kredyt, długi już są prawie 6 milionów i po prostu, no może się to kiedyś tam wszystko spłaci, a może nie. Tak się męczyłem mocno, tam parę nocy było takich bezsennych i mówię, nie, no albo Bartek po prostu ufasz, albo nie, mówię, dobra. I stało mi się to obojętne w takim dobrym rozumieniu tego słowa. I mówię, panie Boże, jak ci to powiedziałem, to po prostu nie biorę tego kredytu i koniec. Nie zadzwoniłem do tego kierownika z banku, mówię, że dziękuję, nie, oni tacy w szoku, mówię, jak to nie, to jesteś po prostu w potrzebie, nie, nie bierzesz tego, co jak sobie poradzisz. Mówię, no nie wiem, jakoś sobie poradzę, nie. I bardzo ciekawe było to, że po tej decyzji, niedługo, nie potrafię ci powiedzieć, że tam 2 czy 3 dni, zadzwonili klienci, którzy po prostu kupili od nas dużo mieszkań i to zapoczątkowało falę klientów. Nie? To była naprawdę taka fala, że no nie, że tam wiesz, 2-3 zadzwoniło, tylko myśmy w ciągu pół roku zebrali kapitał spłat klientów na budowę tego osiedla, tranż. 1,5 miliona kredytu nadpłaciłem po prostu z tego 3 miliony okay. I jeszcze udało nam się dokończyć budowę prywatnego domu, który był rozgrzewany, no bo też nam po prostu na to brakowało środków. I to potem, wiesz, po takiej pustyni długiej, nie, to nagle tak jedno za drugim, ale najpierw była to decyzja po prostu, nie, i cieszę się, że akurat to poszło w tą stronę. Później od takiej pragmatycznej po prostu
Także wniosek taki, że no, po prostu warto zaufać, nie? Panu Bogu do końca, jak się o coś prosi, nie? No to sprawdzam, będzie zawsze. A drugi wniosek był taki, że bardzo dobrze mi się też sprawdzał, bo później no, przyszedł czas, żeby z drugą tą połową zadłużenia podjąć walkę. Rewelacyjnie się mi sprawdził model śnieżnej kuli, czyli po prostu spłaciłem dług, jakiś tam kredyt, nie wiem, 50 tysięcy z ratą na przykład, tam 2 tysiące strzelam. I te 2000 zamiast to już sobie tam na coś wydam, nie? No to na następny kredyt na nadpłatę, nie? Czyli jak już na następny kredyt był, nie wiem, na 100 tysięcy z ratą, powiedzmy tam, nie wiem, 4000, to zamiast płacić 4, to już płacę 6. I już się szybciej sprząta, nie? Jak się zamiast w 3 lata sprzątnie w roku 2 miesiące, no to te 6 tysięcy na następny, nie? I po prostu taką śnieżną kulę stosowałem. I to przyniosło naprawdę fantastyczne rezultaty. Do tego trzeba trochę cierpliwości, bo na początku, no co mi to da, że tam stówkę będę nadpłacał ten limit w rachunku, nie? Ale jeżeli po prostu przejdziesz ten pierwszy okres, który może trwać rok, dwa, trzy, takiego po prostu, że słabo widzisz ten efekt, to później to huraganowo przyspiesza. Także to bardzo dobrze mi się sprawdziło też, nie? No i bardzo dobrym mechanizmem też jest, jeżeli żyjesz w małżeństwie, wciągnięcie małżonka w twoją sytuację finansową. Często przedsiębiorcy po prostu przeżywają trud samotności. Ja osobiście znam osoby, które po prostu popełniły samobójstwa na tym motywie, że wiesz, jestem przedsiębiorcą, mam trudną sytuację finansową, ale w domu przedstawiam, że mam dobrą, no bo moja żona, dzieci, oni tego nie rozumieją, a ja się... Dobrobyt. Tak, a ja już zadbałem o ich dobrobyt, co i teraz im mam powiedzieć, że dom sprzedajemy, że się wyprowadzamy i po prostu no, znałem, tak należy powiedzieć, osobiście dwie osoby, które samobójstwo popełniły po prostu, gdzie nawet się nie dzieliły z innymi tymi problemami, nie? Więc po prostu trzeba zrozumieć to, że samemu zwyczajnie po prostu nie dasz rady, pójść powiedzieć, kochanie, tak i tak to wygląda, no trudno, może będą, wiesz, wojny, może ciche dni, ale po prostu ta prawda spokojnie podana, nie? No to po prostu prędzej czy później przyniesie taki efekt, że małżonek też się zaangażuje, nie? No bo często to jest, mało się o tym mówi, natomiast znam wielu przedsiębiorców, którzy za punkt honoru stawiają sobie, aby zapewnić swojej rodzinie godne życie, nie? W sensie, i teraz obojętnie, czy to jest, wiesz, bizneswoman, czy biznesmen, po prostu jest też tak przyzwyczajona, że przed klientami musisz mieć twarz osoby, która odnosi sukces, no bo jak nie masz, to nie kupią, nie? Że ten mechanizm, on jest przynoszony do domu, nie? Czyli jedziemy na wczasy, bo nas stać, a kupujemy to, bo nas stać, nie? I nie potrafię się sam przed samym sobą i przed dziećmi, przed żoną przyznać, że słuchajcie, to jest wszystko lipa po prostu, nie? Tak naprawdę nas czeka teraz 5 lat oszczędzania, takie chude, że nic z tego nie będzie, nie? I my boimy się to po prostu powiedzieć, a to jest po prostu taki, nie wiem, taka zgnilizna, która wiesz, powoli rozwala rodzinę i małżeństwo, bo to prędzej czy później rąbnie, nie? A po prostu nie mamy tej odwagi, żeby przyjść i przedstawić prawdę, więc do tego też bardzo zachęcam, to jest konieczne w takich sytuacjach, no bo inaczej po prostu zwyczajnie i tak to na ciebie spadnie ten problem, tylko jeszcze ci mąż i żona nie pomoże wtedy, nie? Dlatego jest tyle na tle finansowym potem rozwodów, że wiesz, to już nawet nie trzeba firmy prowadzić, ale mąż bierze kredyty, a żona nie wie, nie? Albo w drugą stronę, bo tam jakieś hobby drogie, albo nie wiem, hazard, albo cokolwiek, nie? I boimy się podzielić tym problemem po prostu z bliską osobą, a to pomaga. No i... Jakie są takie kluczowe pytania, które powinien sobie każdy z nas zadać, nim w ogóle zacznie na przykład nowy biznes, albo jakieś nowe działania? Kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest sens mojego życia? Koniec. Amen. Okej, czyli no. Takie sztandarowe pytania. No to są też po prostu pytania egzystencjalne, natomiast zobacz, jeżeli ja na przykład rozkręcę biznes, bo jestem niedowartościowany, nie? To jest częsty motyw, że ja pokażę wszystkim teraz, bo mnie tam się ze szkoły śmiali, albo rodzice we mnie nie wierzyli, ja teraz im wszystkim pokażę, że po prostu zrobię, tak. Będę mieć sukces, nie? Na złość rodzicom się, albo żeby udowodnić, albo żeby coś, no i dobra. No i masz ten sukces, tak? Zarobiłaś tam, nie wiem, 100 tysięcy, 100 milionów, obojętnie ile, nie? I co, rana uleczona? No nie, nie? Po prostu problem jest niedowartościowanie. No to już powiedzą, dobra, to już masz tyle domów, tyle mieszkań, tyle wszystkiego, a ty wtedy będziesz nagle, zobaczysz się niedowartościowana na tyle osoby, co ma, wiesz, dwa razy tyle. Zawsze się znajdzie większa ryba, nie? Po prostu, wiesz, na jakim to tam ci, nie wiem, szejkowie się ścigają na długość tych jachtów, nie? Ten już ma tam za, nie wiem ile, za miliard albo za ileś, nie? A za rok ma święta popsute, bo ktoś ma, wiesz, połowę większe, nie? Bo w międzyczasie co tam, nie wiem, Putin albo inny zamiał potajemnie większy. No i to ten wyścig w bogactwie, on nie ma końca, nie? Po prostu zawsze się znajdzie ktoś mocniejszy, silniejszy, po prostu, nie wiem, tam jakoś, wiesz, bardziej biznesowo osadzony, więc warto po prostu sobie zadać pytanie, jaki jest ten motyw,
z mojego punktu widzenia jako osoby wierzącej, to jest chęć służenia Panu Bogu i ludziom konkretnie, po prostu no, w myśl zasady wiary, żeby po prostu ludzi kochać, no to chcę im służyć, tak? I czym? Takimi talentami, jakie mam, tak? Jak się znam na budowaniu, no to robić najlepsze domy czy mieszkania, jak potrafię, sprzedać w takiej cenie, żeby ludzi nie zedrzeć, wiadomo, że też muszę mieć marżę, bo to się robi dla celów gospodarczych, a nie jako fundacja. No, no i po prostu, jeżeli tak to będziesz robić, no to jest po prostu droga, która będzie ci przynosiła szczęście, nie? A jeżeli motywem tego będzie właśnie jakiś kompleks, niedowartościowanie, strach albo chęć udowodnienia komuś, często się zaczyna z tego, nie? Ale może ja też początki miałem różne, a potem po czasie po prostu trzeba zrozumieć, że nie ma się co po prostu, jeśli masz się z kimś ścigać, to się ścigaj sama z sobą, nie? Zrób lepiej niż zrobiłaś zeszłym razem. Okej, udało ci się, no to podziel się tym, co ci wyszło, tak? Pociesz się tym troszeczkę, postaw sobie wyżej tą troszeczkę poprzeczkę, tak? Żeby robić następny projekt. No ja tak się staram robić. Pytają mnie Bartek, a ty w sumie już tam masz tych widzów, czytelników i tak dalej. Czemu ty w Rybniku osiedla robisz, nie? Jakbyś robił w Ile my mamy takich zapytań, że ja bym od ciebie tam kupił tyle mieszkań, tylko postaw to w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu, gdzieś tam, nie? Czy byłoby to niemożliwe? No byłoby to możliwe. No jaki to jest problem? Po prostu jak już masz te kontakty, gdzieś tam poznasz jakiegoś kierownika budowy, architekta, no ale ja kiedyś pracowałem po 12 godzin dziennie, nawet po 14. No i co, dzieci mają taty nie znać, żona męża nie znać po prostu i co? I sobie tam milion dopiszesz na koncie albo dwa i wielki sukces, nie? A za 5 lat to będzie funt kłaków warte, bo przyjdzie hiperinflacja i będziesz, wiesz, zestresowanym, schorowanym, prawie bankrutem, nie? Bez rodziny, a to nie tak, nie? Po prostu nie ta kolejność, nie? Także tak ja to widzę, nie? Mogą oczywiście ludzie sobie po swojemu próbować, część mówi, no rozmawiałem kiedyś z taką osobą, widzę, że po prostu mega nakręcony przedsiębiorca, nakręcony nie w tym pozytywnym sensie, tylko już wiesz, świata poza swoją firmą nie widzi, to jest potrzebne, żeby się pasjonować tym, co robisz, natomiast nie, że ja wiesz, 15 godzin cisnę, dzieci w domu, wszystko mi jedno, żona, to z nią dawno nie rozmawiałem, ale po prostu ja mam teraz swoją firmę, to jest moje dziecko, które ja rozwijam, wy to wszyscy musicie zrozumieć. No i tak posłuchałem, tam się radził, jak to jeszcze bardziej rozwijać, nie, bo wiesz co, no, nie, szczekasz tego ryzyka, że rodzinę rozsypiesz, jakbyś był kawaler, no to wiesz, to rób sobie po 20 godzin dziennie, jak spać nie potrafisz. Albo nikt nie czeka w domu, nie? No, albo jak nikt nie czeka, no to lepiej tak niż barze siedzieć, nie? Natomiast jak to widzisz, a to było już ileś lat temu, no on to bierze pod uwagę, ale to jest jego plan na 2022, nie? Ja nie wiem, jak on się ma teraz, nie wiem, jak się teraz ma jego rodzina, ale dla mnie to jest słabe po prostu, nie? Żeby, wiesz, tak pominąć w ogóle te osoby bliskie nasze, które gdzieś tam cierpią bez nas, bo my teraz musimy, wiesz, sukces osiągnąć, nie? On nie smakuje wtedy po prostu. Jak masz sukces zawodowy, a porażkę w życiu rodzinnym, to twój sukces sprowadza się do porażki, bo przychodzisz z pracy, wiesz, usatysfakcjonowana, bo mam jakiś fajny deal z klientem, bo fajnie zrobiłem, bo mnie docenili, bo gazeta coś fajnego napisała, a tu ci żona nagada, dzieci z tobą nie chcą rozmawiać. No i zaraz ten sukces wyparował, nie? A jeżeli masz w życiu rodzinnym sukces, jeśli ktoś żyje w rodzinie, to nawet porażkę jak do domu przeniesiesz, nie? W sensie straciłem coś tam, nie wyszło mi, donieśli gdzieś tam do nadzoru budowlanego na mnie, nie? Ale to jak masz po prostu w domu te wsparcie, no to porażka tu w domu się za chwilę zamieni no w sukces. Myślę, kurczę, mam na kogo liczyć, nie? Po prostu to są takie niby proste rzeczy, ale my dzisiaj o tym osobo zapominamy sobie, można zobaczyć statystykę rozwodów czy inne rzeczy, to przecież ludzie się kłócą o wszystko, rozwodzą z byle powodu, no bo po prostu każdy ciągnie w swoją stronę, nie ma takiego patrzenia, żeby wiesz, o to, co się obiecało przed ołtarzem, żeby tylko zrealizować, nie? To prawda. Jeszcze tak się cofnę do tych czasów, kiedy pracowałeś w tej korporacji i miałeś taką sytuację, jak twoja żona była w ciąży, tak. Nie wiem w której, bo wiem, że masz 4 dzieci, pierwszej. Jak twoja żona była w ciąży, ona była zagrożona, ta ciąża, tak. I dostaliście propozycję pójścia na pielgrzymkę. Tak. I mogłeś dostać wtedy w pracy urlopu. I właśnie tu to, ten przykład, właśnie chciałam, żebyś opowiedział zaraz o nim, ale ten przykład świetnie pokazuje i udowadnia to, co powiedziałeś przed chwilą, żeby mieć ten system wartości, co jest ważne w życiu. Olga, to jest tak, że ten system wartości, o którym ja mówię, staram się tak żyć dzisiaj, nie zawsze tak było, nie? I po prostu takie sprawdzam, wiele razy mi przychodziło i wierzę, że jeżeli po prostu relacja z Panem Bogiem no, nie jest komuś obojętna, no to po prostu zawsze Pan Bóg jakoś wyciągnie tę rękę i da ci takie decyzję do podjęcia, tak? I u mnie to wyglądało tak, żeśmy czekali na pierwsze dzieciątko, jak żeśmy się doczekali, no to wielka radość, bo to w ogóle, wiesz, pierwsze dziecko w tym młodszym pokoleniu, w rodzinie wszyscy na nie czekają, jeszcze nie wiedzieli, my wiemy, no i za chwilę wiesz, ciąża zagrożona.
teściu tak zaproponował właśnie teść, że jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Nie wiedzieli, że w ogóle jest, wiesz, Monika w ciąży. I no mówię, dobra, dla mnie to jest taki znak, żeby tam pojechać, nie? W tamtym czasie to tam nie byłem jakąś szczególnie religijną osobą, ale myślę, dobra, no to jest naprawdę dobry kierunek, żeby to zrobić. Poprosiłem o urlop w pracy, urlop mi dali. No i kwestia tam potem było, wiesz, miesiąc przed wyjazdem, czy półtorej miesiąca. Wszyscy menedżerowie urlopy odwołane, bo mamy nowy projekt, nowy jakiś tam produkt, nowy, ja miałem szkolić jakieś tam kilka regionów z tego, żeby ten produkt wdrażać. Wszyscy odwołane, koniec, kropka, nie? No i chodziłem, prosiłem, a może tak, a może śmak. To chodziło o 5 dni urlopu, nie? Mówię, zrobię 2 dni wcześniej coś, potem 5 dni później, tu będę mieć zastępstwo. No wiesz, jak starasz się tak majstrować to, żeby jednak się dało, ale nie, nie? No i tak po prostu, no muszę wybrać, nie? Po prostu tu nie będzie drogi usłanej różami. I tak sobie pomyślałem wtedy, pracuję po kilkanaście godzin dziennie, nie? Bo wtedy już, wiesz, rozwijałem swoją firmę po godzinach, dla korporacji też starałem się zrobić robotę. Mam żonę, także czekamy na dziecko, ciąża jest zagrożona i ja po prostu mam znowu wybrać pracę. A wcześniej wiele razy wybierałem, nie? Że nie mogę pojechać gdzieś tam z łami na narty, bo teraz jest to, nie mogę tego, bo teraz mamy tam inne jakieś wdrożenie. W końcu się muszę po prostu nauczyć właściwie wybierać. No i pojechałem, nie? Po prostu, no nie wiem, postawiłem się troszkę pracodawcy, nawet dużo. Liczyłem się z tym, że mnie zwolnią. Nie zwolnili mnie. Nie zwolnili mnie potem. No ale to jak mnie nie zwolnili, to ja doszedłem do wniosku, że po pierwsze z uczciwości względem mojej rodziny nie powinienem drugi raz doprowadzić do takiej sytuacji i nie chcę się znaleźć ponownie w takiej, więc muszę po prostu pójść na swoje. A po drugie z uczciwości względem pracodawcy, nie? No bo to też nie jest tak, że jak, wiesz, jak w wojsku powiesz nie, to by cię rozstrzelali, nie? Ale jak pracodawcy powiesz, o co mi tam, nie? No to jednak nie powinno dalej się, wiesz, na pensji siedzieć i oczekiwać, że będzie mnie tak samo traktować. Akurat bardzo żeśmy się w dobrych nastrojach rozstali, nie było jakichś takich szargań, ale ja po prostu no, po latach mam satysfakcję z dobrze podjętej decyzji. Wtedy to było dla mnie bardzo trudne. Jak podjąłem decyzję, że się będę zwalniać, to mi się Olga po prostu śniło, zanim pojechałem złożyć wypowiedzenie, że mnie zwolnili, że nie zdążyłem. Wiesz, no. Miałam to samo bardzo. No, ja się zwalniałam z etatu. Ja się dzisiaj z tego po prostu, wiesz, tak patrzysz, może nie śmieję, no bo wiesz, że to bardzo poważne przeżycia były. Natomiast wiem, co czują ludzie, którzy po prostu mają ze złotej klatki wyjść i po prostu mają przerażenie, że na tych wolnych wodach ja sobie naprawdę nie poradzę i zaraz mnie fala zmiecie, nie? Dokładnie. Ale po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, pójść nieznany i tak też wtedy zrobiłem. No ale po latach mam z tego satysfakcję. Jakbym wybrał inaczej, nie wiem, dziecko nam się urodziło całe i zdrowe, tak w ogóle, nie? Rodzina się dowiedziała, że czekamy na dzieciątko w Betlejem. Nie wiem, czy jest fajniejsze miejsce, żeby się dowiedzieć, że czekamy. Może by się też urodziło, może nie wiem tego, ale nie miałbym satysfakcji po prostu z dobrze podjętej decyzji, gdybym kolejny produkt wdrożył, przeszkolił, który w ogóle już jest wycofany i wiesz, kogo by to dzisiaj obchodziło. Nie? No, także tak, myślę, że tak trzeba było wybrać. Super. A nie masz czegoś takiego, no bo rozumiem, że to był taki moment kulminacyjny w twoim życiu, gdzie też bardziej zaangażowałeś się w wiarę. Gdzie bardziej zawierzyłeś się Bogu, to było wtedy? Wiesz co, to był początek, nie? Początek. Wcześniej to była po prostu praca, kariera, żeby była większa prowizja, żeby była większa premia. Byłem już po ślubie, tak? Czyli zbieramy na dom, no to się rachunki same nie zapłacą i tak dalej. Więc wiesz, masz te marzenia, chcesz jeździć po świecie, chcesz mieszkać w fajnym domu, wybudować go, no wiadomo, że no to trzeba zarobić. Nie masz dzieci, no to zasuwasz, nie? Więc to po prostu, no to było dla mnie naturalne środowisko. Poza tym no miałem też po prostu sporo kompleksów i dla mnie osiąganie tego sukcesu one było takim, wiesz, lekiem na to, nie? Że zobaczę, ja to najmłodszy menedżer, ja tu zarabiam. Ja, wiadomo, że nie chodziłem i nie szpanowałem, wiesz, nazwijmy to tak chamsko, ale w sercu było takie, nie? Ja jestem gość, nie? Śmieję z tego, nie? Ale po prostu tak to działało wtedy, może mi to było po prostu potrzebne. No i to był taki pierwszy wstrząs. Drugi przyszedł zaraz szybko po tym, bo jak się zwolniłem, to dostałem diagnozę bardzo poważnej choroby stwardnienie rozsiane. Nie? Po prostu, wiesz, wziąłem kredyt 400 tysięcy na rozwój firmy, bo będziemy teraz mieszkania kupować. Tu już fajnie, bo będę z rodziną, nie będę po prostu gdzieś tam, wiesz, całymi tygodniami jeździł w rozjazdach, a tu mi ręka drętwieje, noga drętwieje, wiesz. I po prostu, no to był bardzo mocny wstrząs. No i wtedy po prostu, jak się człowiek znajduje w takiej sytuacji bez wyjścia, no to gdzieś tak, że tak powiem, chętnie tego Pana Boga prosi o pomoc, niż jak mu wszystko idzie, ma, wiesz, dach nad głową, pełne konto i pełną lodówkę, nie? Więc z taką drogą szedłem. I każde takie trudności, a przeżywałem ich wiele różnych, czy to finansowe, czy to zdrowotne, one po prostu przynosiły dobry owoc, że jakoś tam człowiek po prostu takie się bardziej ufne robił, nie? A z perspektywy czasu po prostu postrzegam to jako dobrodziejstwo, czyli chorobę jako wychowawcę, problemy finansowe jako naukę wiary.
No i jak człowiek po prostu postąpi słusznie, no to przyniesie dobre owoce. Nie? Jak się temu poddasz, no to po prostu rozpaść. No to masz tak jak dzisiaj, jest kryzys na całym świecie, a to sanitarne, a to finansowe, a to inne. Jeśli ktoś po prostu, wiesz, no bo cieszy mnie, Boże, dzięki, że mam wiarę po prostu, nie? No bo bez tego to bym co siedział w domu, się zastanawiał, zachoruję, nie zachoruję, stracę firmę, nie stracę. Jak się nie boisz o zdrowie, to się będzie bał o pracę, nie? A tak po prostu, no nie wszystko zależy w tym życiu ode mnie, nie? Jakiś taki spokojniejszy jestem, nie? Dzięki temu. Ale też miałeś taki moment, że część osób się od ciebie odwróciła. W momencie, kiedy usłyszała, że ty jesteś takim przedsiębiorcą w zgodzie, żyjącym w zgodzie z Bogiem. Wiesz, nie? Wiesz co, są to bardzo ciężkie próby. Porównam ci to, nie byłem w takiej sytuacji, ale znam ludzi, którzy to przechodzili. Są goście, co na przykład są uzależnieni od alkoholu, nie? I pójdą na leczenie, wychodzą z tego leczenia i potem kolegom, którzy mówią, ty, to już nie, zaraz chodź się nawalimy, tylko chodź się tam, idziemy na spacer, nie? A sobie idziemy do baru. I wtedy jest moment, w którym mówisz, wiesz co, ja chętnie z tobą pójdę na spacer, ale na przykład do parku się przyjdziemy, nie? Tam, a ja do baru nie chcę iść, nie? No jak nie chcę iść? Przecież zawsze tam się fajnie się bawimy, tam jest Roman, tam jest Zbyszek, tam jest ktoś tam, nie? No jak mówisz nie, no to po prostu jak twardo mówisz nie, to ci koledzy się wykruszą, nie? Bo oni po prostu nie chcą być z tobą dlatego, że są twoimi przyjaciółmi, tylko chcą być z tobą, bo po prostu im jest wygodnie się razem upijać, nie? Z jakiegoś powodu tam sumienia albo innego. Więc jak zaczniesz po prostu stawiać pewne warunki, których wcześniej nie stawiałeś, no to po prostu będzie problem i w rodzinie, i w firmie, nie? I to też jest potem kolejna taka próba wiary, jak powiesz, nie, ja się nie zgadzam na przykład na taką transakcję, nie będziemy tego robić, bo to jest nieuczciwe, nie? To jeżeli na przykład wcześniej się na to zgadzałaś, nie? No to ta osoba powie ci, a dlaczego, nie? Mówi, wiesz co, no bo ja tu po prostu no, Panu Bogu życie powierzyłem, uważam, że tak nie powinienem postąpić, nie? Miałem zabawną sytuację, mogę się przyznać, no. Robimy kolejny etap osiedla, no i tynki zrobione, zima idzie, nie? Wilgotno po prostu na budowie musi to wyschnąć i gazownicy tam wchodzą do akcji, robią instalację wewnętrzną. Ja się nastawiam, no trzeba to będzie po prostu ogrzewać te budynki, nie? Żeby to woda wyszła, żeby tym ludziom się tam jakoś pracowało, a tam gazownicy, panie Bartku, spokojnie, my to załatwimy wszystko, nie? Pan będzie zadowolony, to takie win-win zrobimy, nie? No tak za parę dni się pytam, to ciepło, sucho, te schną w oczach te tynki po prostu, nie? No nie będę wchodził w szczegóły, po prostu no, już lata temu, że tak powiem, mówię tą historię, bo to już było lata temu, nie? Ale to się po prostu chłopaki podpięły na lewo do sieci gazowej. Nie? No i ja, na szczęście to nie trwało długo. Ja mówię, no po prostu nie może tak być, nie? No i rozmawiałem akurat też takiego mam przyjaciela zakonnika, przedstawiam mu tą sytuację, mówię, nie, no Bartek, absolutnie, no to po prostu no, coś takiego, ja mówię, ja wiem, że to jest kradzież, tylko mówię, ja to po prostu, no muszę ich upomnieć, tych chłopaków. On mówi, wiesz co, no po prostu powiedz, że firmę Panu Bogu powiesz, że co, bo po prostu dzwoni instalatorowi, ma mówić, wiesz, tak? No dobra, nie, jak jest taki challenge, że to jest taki challenge, nie? Zrobiłeś to. No i dzwonię, nie będę imienia mówił, żeby też goście nie wsypywać, powiedzmy, zmieniam imię, jest Ryszard, nie, mówię, słuchaj, Ryszard. No po prostu musicie to odpiąć. No, wiesz co, ja też tak myślałem, bo jakby nas złapali, to by był problem, nie? Mówię, Ryszard, to nie o to chodzi. Po prostu powierzyłem firmę Panu Bogu i w firmie, której tak się powierzyło, się nie kradnie po prostu, nie? Aha, to my to odepniemy. No. Także wiadomo, że to są takie, wiesz, no serce miałem, no czuję, że jakby nie wiem, kompromituję się, to jest złe słowo, nie? Ale na pewno się czułem niekomfortowo w tej sytuacji. Drugi taki przykład, Olga, nie wiem, czy wiedziałaś, w Rybniku jest niestety bardzo mocno rozbudowany rynek usług prostytucji, jeśli to tak można nazwać. Gdybyśmy mamy sieć apartamentów na najem krótkoterminowy, no i po prostu zainteresowanie, żeby takie panie po prostu wynajmowały te lokale, zachowując jakąś tam anonimowość, jest ogromne. Jakbym tak zamknął oczy, powiedział, nie interesuje mnie to, no to po prostu biznes bez tego był cały czas. My się temu sprzeciwiamy razem z żoną, oczywiście nie na zasadzie po prostu jakiejś wojny, ale ileś razy musiałem osobiście interweniować, pojechać po prostu i powiedzieć, no ja się przepraszam, ja się nie czuję od pani lepszy, ale no nie zgadzam się, żeby pod naszym dachem coś takiego robić, bo to jest złe dla pani, dla tych ludzi i po prostu nie u nas, nie? Więc konsekwencje to miało, nas tam raz obrzucali jajkami, raz grozili, raz różne takie rzeczy się dziwne działy, no ale konsekwentnie po prostu mówimy nie, bo wierzę, że po prostu tak się powinno w tej sytuacji postąpić. No i opowiadałem tą historię kiedyś na takim spotkaniu, zaprosili mnie na takie spotkanie inwestorów, no i mówię o tym, nie? I oni mówią, najlepsze klientki, nie? Tylko więcej ręczników, da się dogadasz, tam będą ci, wiesz, płacić bez problemów, gotówce, wszystko. Ja mówię, wiesz co, no ja tak nie patrzę na to, nie?
a mówią, a no tak, tak, ja cię rozumiem, bo ty jednak tam budujesz osiedle, więc to by tak reputacyjnie ci nie pasowało, że tu chcecie mieszkania sprzedawać, a tu takie prostytutki, to rozumiem, że ci o to chodzi. Mówię, nie chodzi mi o to, wiesz. Jakbym miał ostatni dom po lewej stronie w środku pola, gdzie nikt po prostu nie patrzy, to też bym po prostu tego nie chciał wynająć, dlatego że to po prostu jest no, zgadzanie się na zło, tak. Ta pani krzywdzi siebie, krzywdzi innych ludzi w ten sposób, ja nie chcę brać tym udziału po prostu. Aha, dobra, no to poślij do mnie, tak, w razie czego te klientki. Miałem naprawdę wiele takich dyskusji na różnych konferencjach, gdzie ludzie mówią, że jesteś głupi po prostu, co cię to obchodzi, przecież tam, a co jak tam będzie, nie wiem, że to nie jest prostytutka, jakaś inna para. Ja mówię, no wiesz co, no ja nie jestem strażnikiem moralności tych ludzi, bo nikt mnie nie mianował, nie? Natomiast jeżeli nie mam wątpliwości, że jeżeli tam wchodzi, nie wiem, 15 mężczyzna, co 15 minut wychodzi z portfelem, czy co pół godziny, to naprawdę nie mam wątpliwości, mamy na miejscu monitoring, mamy na miejscu firmę sprzątającą, która alarmuje, no to po prostu kulturalnie paniom dziękujemy, nie wywyższając się ponad nie, tylko po prostu no tutaj nie i koniec. No i problemy z tego były, ale uważam, że do dzisiaj taką decyzję powinienem podejmować i no i co, i po prostu tak, są trudy, ale że tak powiem, jak nie będziesz postępować, dzisiaj mamy problem tego, że po prostu autorytety znikają, nie? To też ci chciałem takie pytanie zadać, wymień jeden taki żyjący dzisiaj na świecie, znany na całym świecie autorytet, nie? Co powiesz, tak, ja bym chciał tę osobę naśladować, nie? Były takie, kiedyś można było powiedzieć na Pawła II, inne osoby, nie? Ale dzisiaj jednego takiego po prostu. Wiadomo, że lokalnie gdzieś tam się znajdą jacyś ludzie, o ten jest prawy, tamten jest prawy, nie? Natomiast brakuje po prostu tych autorytetów i to, że po prostu młodzież jest w kompletnej rozsypce, no to jest też wina tego, nie? Bo nie ma autorytetu w domu, nie ma jakiegoś wielkiego autorytetu na świecie do naśladowania, gdzieśmy się tak potracili ekstremalnie, nie? Tak, właśnie nawet mówi się, że można stracić wiarę, bo jeżeli ten twój mentor, autorytet zawiedzie, no, to nagle tobie się rozsypuje cały świat, bo tak, ktoś, kogo bardzo wierzyłeś, właśnie zaufałeś mu, kierowałeś się jego wskazówkami, szedłeś po jego śladach i nagle jest jakaś afera, na przykład no, w internecie, to co właśnie tak mówisz, nie? Wiesz, ja na to patrzę tak, że no jeżeli chodzi o wiarę, no to po prostu wierzyć, no ale każdy oczywiście podejmuje sam decyzję, ale wierzyć należy i w Pana Boga, i wierzyć Bogu. Ludzie mają nas do Niego prowadzić i teraz wiadomo, no oczekiwanie, że ktoś będzie bezbłędny, nie? No to ono jest trudne, bo na tym świecie takich ludzi nie ma, nie? Każdy będzie mieć jakąś skazę, każdy gdzieś tam upadnie, natomiast myślę, że też po prostu trzeba mówić o skali tego upadku, tak? Jeżeli ktoś się po prostu pomyli, coś nie dopatrzy, albo po prostu no, miał chwilę słabości, przeprosił, to jest też inna sytuacja, niż jak ktoś po prostu konsekwentnie brnie w hipokryzji i to, no to są potem duże po prostu, to są duże problemy, nie? Które ludzi potrafią zniechęcić i od wiary zwłaszcza i od wartości, tak? Bo jeżeli, nie wiem, tata w domu będzie mówił, jak to ważne jest małżeństwo, a będzie mamę zdradzał, albo mówił, że dla niego rodzina to jest największa wartość, a po prostu będzie siedział cały dzień w pracy, albo z kolegami gdzieś tam na skłosza chodził, no to dziecko widzi, co się dzieje, nie? Ono tego nie kupi. Jak będzie miało 16 lat, czy tam 20 parę, powiem, no ja się, że nic nie chcę, jak to małżeństwo wygląda, to po co mi takie problemy, nie? I my się dziwimy, czemu tyle ludzi dzisiaj młodych, że nie cię nie chce, no jak wyglądają nasze rodziny, nie? No, patrzą i mówią, ja tego nie chcę, po co mi to, nie? Mam takie właśnie pytanie do ciebie na bazie tego, co mówisz, bo takich osób jak ty, wbrew pozorom jest, wydaje się, mało, albo tak nie mówią o tym oficjalnie, że właśnie są bardzo wierzący i tak dalej. Kim ty się otaczasz? Kim są twoi, oprócz oczywiście rodziny, jakie jest twoje najbliższe otoczenie? Zresztą nasza najbliższa rodzina, ona jest liczna, no bo my jesteśmy wychowani w rodzinach wielodzietnych i żona i ja, więc ona taka najbliższa rodzina to jest 31 osób, nie? Czyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, no to jest 31 osób, nie? Także wszystkie limity łamiemy, jak się gdziekolwiek chcemy spotkać, to się nie da. To nie ma, to najbliższa rodzina po prostu to jest małe wesele, nie? Co spotkanie, no i to jest dużo takich interakcji. Staram się po prostu podchodzić w sposób, ludzi otacza mnie mnóstwo, w sensie takim, że wiesz, no biznes, szkolenia, czytelnicy, słuchacze, no jest tego naprawdę dużo jest osób, które znam, ale tak, żeby była relacja bliska, no to staram się po prostu, żeby to były te same osoby i staram się, żeby one podzielały podobne wartości. Mam przyjaciela Sebastiana, z którym razem prowadzimy firmę szkoleniową, no i po prostu no, też ojciec, trójka dzieci, dzień od mszy świętej, od iluś lat zaczynamy i dla mnie po prostu jak masz, wiesz, że to jest rzadkie,
no to po prostu znajdź tych ludzi, którzy po prostu to podzielają, bo jeżeli nie, to trudno ci będzie wytrwać. To jest bardzo taki prosty model, no ktoś chce chodzić na fitness czy na siłownię, abstrahując, że teraz musisz być olimpijczykiem, tak, żeby chodzić, nie? No ale tak normalnie, no to po prostu łatwiej jest w parze chodzić, nie, że się nawzajem motywujesz i nakręcasz, jak ty masz słabszy dzień i ci się nie chce, to ci dzwoni koleżanka, mówi: Olga, nie pękaj, dzisiaj idziemy, co to, nie? Potem w drugą stronę tak samo to działa, nie? Więc trzeba takimi ludźmi się otaczać. Staramy się też po prostu otaczać, bo jedną rzeczą jest podejście do wiary, a drugą rzeczą jest rodzina wielodzietna. To też jest dzisiaj rzadkość, nie? Czyli ja troszkę jestem takim, nie wiem, czy solo foku to jest może za mocne słowo, no bo gdyby nie to, że osiągam sukces zawodowy, to łatka by była patola 500+, nie? No, ale tak to dzisiaj jest. Jak widzisz, po prostu idzie rodzina z czwórką dzieci, gdzieś tam rynkiem i mama, co kiedyś byś patrzyła po prostu, albo powinno się patrzeć, mówię, ale super, nie? Po prostu patrzcie, rodzina trzyma razem, a dzisiaj pójdą przez rynek, wiesz, ten w wózeczku, ta się trzyma wózeczka, tutaj jeszcze, Boże, pójdą ci rodzice pod rękę, no to popatrz, 500+. No tak to, takie dzisiaj są hasła. I znam, na przykład jeździmy na takie rekolekcje dla rodzin dwa razy w roku, tam jest dużo rodzin wielodzietnych, nie są to najczęściej rodziny jakoś tam super sytuowane, mają czwórkę, piątkę dzieci, no to wiadomo, jak idą do marketu, do Biedronki, no to już tam ludzie podśmiechiwują, tak, ten pełny wózek, a 500+ przyszło, nie? Na to się patrzy jak na patologię, nie? Ja dla tych ludzi, co tak patrzą, jestem takim, no dobra, nie? No ale ten, co się ma w miarę dobrze, o 500+ mu nie chodzi, nie? No to czemu, nie? Mówię, czemu? No bo po prostu kocham dzieci, nie? I dlatego uważam, że masz po prostu dla kogo żyć, masz dla kogo pracować, a od strony takiej czysto praktycznie wiadomo, że to jest wielkie wyzwanie, ale w małżeństwach, gdzie jest czwórka, znasz jakieś małżeństwa, gdzie jest czwórka dzieci i rozwód wzięli, przy trójce jeszcze gdzieś tam w głowie kojarzę, nie? Ale to zmniejsza, badania były na ten temat, że współczynnik rozwodu wśród małżeństw, gdzie jest czwórka dzieci i więcej, to jest tam jakieś 0,0, takie 0 prawie nic, nie? No ja to potwierdzam po prostu, no bo jak człowiek cały dzień w sumie służy, nie? No bo co, powiesz dziecku, nie wytrecie, bo po prostu nie mam teraz ochoty albo mam zły humor, no cały czas coś wyrabiasz sobie w nawyk takiej służby i to jest dla ciebie naturalne, to jest walka z egoizmem, nie? Jak to robisz, no to też ci łatwiej podejść po prostu do innych ludzi, nie? A jak tego nie robisz, no to człowiek się, tak jesteśmy skonstruowani w świecie, który nam tylko pokazuje, że najważniejsze jest zaspokojenie naszych potrzeb, nie? Żebyś ty się dobrze czuł emocjonalnie, żebyś był syty, żebyś był spełniony, żebyś był... Ja nie mówię, żeby się tak nie czuć, bo to nie chodzi o to, żeby się katować, nie? Ale jak postawisz w centrum swojego życia moje emocje, moje doznania, moje przyjemności, no to jak się z ludźmi dogadasz, nie? To dwójka ludzi obok siebie staje, dla każdego najważniejsze jego emocje, nie? No to sukces murowany, nie? To się pozabijają za 2 lata. Ale to wiesz co, faktycznie coś w tym jest, co mówisz, że jeżeli rośnie ilość dzieci w rodzinie, to te rodziny są takie bardziej stabilne, zżyte, no tak. Nie? Tutaj faktycznie widać, że... Ale ty w ogóle masz czas na to wszystko, wiesz, że jeżeli masz czwórkę dzieci w domu, tu masz na pewno też mnóstwo tematów, masz zespół, który musi zarządzać, musi nadzorować pracę, załatwiać pewne formalności, no... Jak ty to wszystko spinasz? Wiesz co, kiedyś, powiem ci, wielkim takim krokiem była dla mnie trudna decyzja, bo pracowałem tak między... Już, kiedyś to pracowałem po 14 godzin na dobę, to była patola. Później zszedłem na takie 10-11, ale to dalej było za dużo, dlatego że to po prostu zwyciężające, wiesz, możesz mieć 25, 6, 7 lat, zasuwasz po prostu, niby ten stres jeszcze nie ma takiego wpływu na ciebie, nie? Ale z biegiem lat to wszystko ma swoją cenę, nie ma po prostu darmowych obiadków, prędzej czy później twoje ciało po prostu ci przypomni, jak je nie szanowałeś, nie? Przez ten czas, a stres to jest bardzo duży czynnik wpływający na choroby, więc taka trudna decyzja dla mnie to była decyzja, żeby dzień zaczynać od chodzenia na mszę świętą. Co dzisiaj ludzie patrzą, że to jest jakieś takie wariactwo ze średniowiecza. Nie przeszkadza mi to, niech sobie patrzą jak chcą. Ale to oznaczało konkretnie, że po prostu tego czasu pracy rano, który już robiłem, to tego nie zrobię. Nie? I teraz jak to, jak ja po 10-11 godzin dziennie zasuwałem, jak jeszcze to wytnę sobie tego czasu, no to już w ogóle nie zdążę zrobić. Nie? Ale znowu się okazało, że po prostu... Jak człowiek postawi Pana Boga na pierwszym miejscu, żonę na drugim, dzieci na trzecim i pracę na czwartym, celowo mówię w takiej kolejności, bo jak postawisz dzieci nad żoną, to też jest w domu katastrofa, nie? Są ludzie, co wiesz, zajmą się tą czwórką dzieci, ze sobą nie gadają, potem wiesz, 20 lat minęło i nagle dwoje obcych ludzi w domu, też są takie przypadki, nie? Więc musimy walczyć o tą... Gniazdo zostaje puste tak. Potem. My teraz na przykład, też mało popularna rzecz, z żoną co tydzień chodzę na randki. Śmieją się ze mnie ludzie, mówię, jasne, co tydzień, mówię, chodzę co tydzień, nawet jak teraz był lockdown, że wszystko pozamykali, mówię, choćbym miał siedzieć pod McDrive'em w aucie, to idę po prostu, nie, i mamy czas ze sobą chwilę pogadać, ale to nie jest
rarytas, to znaczy to jest dla nas ten czas, ten czas jest rarytasem, ale jeśli nie masz czasu pogadać po prostu z najważniejszą osobą na ziemi dla ciebie, no to za chwilę będzie trzeszczeć ta relacja, nie? To za chwilę nie będzie siły, żeby razem obsługiwać tak problemy dzieci, tylko się zacznie wykłócanie jakieś, nie? Więc trochę naokoło ci odpowiadam, ale kluczem jest do tego odpowiednia hierarchia wartości. Jakbyś popatrzyła na samą pracę zawodową, zacznij od rzeczy najważniejszych. Nie? Jeżeli od tego zaczniesz, wszystko zdążysz, co chciałaś zrobić. A to, co było mało wartościowe i nieistotne, nie zdążysz tego zrobić i dobrze, że się tym w ogóle nie zajmowałaś. Nie? Czyli jak masz do zrobienia, nie wiem, trzy tematy, z czego jeden to jest gruby, trudny, przykry temat, który jest już przeterminowany i dwa takie, co fajnie by było zrobić, no to zacznij pracę od tych dwóch fajnych. Nie? No potem będzie godzina 15:30 i ten trudny temat, a to już nie dzisiaj, to już nie zdążę. Nie? Tak, no i po prostu odkładanie tych ważnych rzeczy na później nie działa. Więc jak ja buduję po prostu na tym szkielecie najpierw relacja z Panem Bogiem, relacja z rodziną, mam czas zjeść rano, śniadanie z rodziną, porozmawiać, potem praca, no to praca po prostu. Muszę, powiedzmy, tak te 7 godzin muszę konkretnie popracować, nie? Natomiast też staram się po prostu iść w stronę takiego delegowania coraz więcej, żeby nie być, nie wiem, przy biurku, no to się w sklepach meblarskich pracuje, nie? Więc staram się iść w taki tryb, żeby każdy dział miał swojego lidera, kierownika, bardziej pracować z tymi ludźmi. No i też mi to zajmuje trochę czasu, żeby zrozumieć, że ja nie muszę się wszystkiego dotknąć, żeby to było zrobione. Jest to moja szkoła jako przedsiębiorcy, ale ten mechanizm pozwala mi pracować 7 godzin, żeby mieć po południu czas też dla dzieci, które jest konieczne, tak? No bo jak żona po prostu ma teraz na nauczaniu domowym dwójkę starszych, no jeden jest w przedszkolu na szczęście, ten najmłodszy 1,5 roku, no to tam dom demontuje cały, no to ja przychodzę z pracy, no to muszę mieć jeszcze trochę siły, żeby zrobić drugi etat, nie? No bo tam już żona do góry... Tam już do góry masz, ona nie ma, spokojnie, na luziku, chodźcie chłopaki, gramy w ping-ponga, a za 2 godziny ja już chodzę, nie mówię, jeszcze raz mi głos podniesiesz, no to... No, ale jest to taka szkoła cierpliwości, którą po prostu ja sobie, no, osobiście sobie bardzo cenię. Myślę, że to przynosi dobre owoce. Kluczem, żeby to było możliwe, jest po prostu odpowiednie planowanie, czyli najważniejsze rzeczy najpierw. No i po prostu bardzo szybko trzeba wyrzucić złodziei czasu. Nie? Czyli ja sobie nie siedzę, nie wiem, godzinę, 2 godziny na fejsie, przeglądam, kto tam, wiesz, zrobił zdjęcie z kotletem, co jadł i nie wiem, jakie mam poglądy. No nie mam po prostu na to czasu, nie zajmuję się tym. Telewizji nie oglądam, uważam, że to jest bardzo pożyteczna rzecz. Ludzie teraz siedzą w domu, wiesz, jeszcze bardziej przykuci tylko przed tymi ekranami, albo telewizor, albo Onet, albo inne tam jakieś, wiesz, będziesz cały dzień oglądać, gdzie ile ludzi tam choruje, ile ludzi zmarło i potem po prostu droga do przerażenia jest taka. Ja tego nie robię, bo nie chcę się tym zajmować, nie uważam, że to jest wartościowe. Dużo bardziej wolę, nie wiem, planszówkę z dziećmi pograć. Ostatnio chłopcy mnie, taką rozmowę miałem, mówię, czego wam brakuje, chłopaki, nie? W sensie, tak jak masz w pracy, feedback, nie? Dajcie mi feedback jako waszemu wychowawcy, co by wam brakowało. No to tak, nie, to tak, to i czas jest, i to, ale na konsoli byś z nami pograł. Ja pierniczę, przecież 100 lat nie grałem, za dziecka to była super zabawa dla mnie, nie? Ale jak po prostu tak duży, poważny biznesman ma grę, to w co byście chcieli zagrać? A no, jakieś tam takie Minecrafty, mówię, a to wolę na żywo budować, nie? Ale cywilizację możemy zagrać, no i tam ty masz taką, jak się to nazywa, ten królestwo, ja mam takie, tak? No i tak jak się czasu chwilę znajdzie, wiadomo, że nie codziennie, no to próbuję wejść w ten ich świat, bo dzisiaj widzę też taki problem, Olga, że po prostu zaczyna się tak rozjeżdżać droga dzieci i rodziców, nie? Że rodzice nie rozumieją, o co temu dziecku chodzi, dziecko nie rozumie, o co chodzi rodzicowi, no i siłą rzeczy twoje dziecko zacznie jakiś youtuber wychowywać, nie? Po prostu, no bo rodzic traci autorytet, nie? Żeby mieć go, musisz być po prostu w tym świecie z dzieckiem, nie? To nie znaczy, że ja mam robić dokładnie to, co on mi powie, bo to ja wychowuję dziecko, a nie dziecko mnie. Natomiast trzeba być w tym świecie dzieci po prostu i na to trzeba mieć czas. Nie? Jak tego nie zrobisz, no to potem, wiesz, będziesz mieć tam jedno dziecko, tak, na którego jeszcze czasu nie ma i wielkie rozczarowanie, czemu on ma 25 lat i sobie w życiu nie radzi, albo psychicznie ma problemy, albo inne i no, zabrakło po prostu czasu, nie? Miłość to czas, nie? To tak trzeba to... Mówią, czas to pieniądz, a to tak nie jest, nie? Dokładnie. No, ale faktycznie teraz ciężko też być tak na bieżąco, bo jak tak czas szybko leci właśnie i ta technologia się tak szybko zmienia, że właśnie w tym takim nagłym, takim nawale pracy, w tym biegu, to o czym mówisz, jest turbo ciężko, wiesz, być z tym dzieckiem i jeszcze po prostu czaić, co ono do ciebie mówi. Ja mam też z moim bratem 8 lat różnicy, więc to jest moje rodzeństwo, a już jest mi ciężko nad nim, za nim nadążyć, więc tutaj no, swoje dzieci nie mam jeszcze, natomiast widzę po znajomych, widzę po tutaj po rodzinie, że jest olbrzymia przepaść. Ja myślę, że po prostu najbardziej
w naszej epoce, w współczesnym czasie najbardziej poszkodowana grupa na świecie to są dzieci. Nie? W sensie, że rodzice zaczęli się bawić w karierę wszyscy, czy to będziesz, wiesz, w korporacji, czy na etacie, czy tam w inny sposób. No i dzieci są po prostu zostawione samopas, bez wzorców, bez wychowania, a teraz jeszcze po prostu nawet już tego no, nauczyciela w szkole nie ma, bo siedzą na zdalnym, tak? No, akurat u mnie chłopcy, wiesz, jeden drugiego ma, bawią się, to mają po prostu się do kogo odezwać, ale jak jest na przykład, nie wiem, dziecko jedynak, to nie wiem, no cały dzień będzie siedzieć przed tym komputerem, mama, tata w pracy i co dalej, nie? Także myślę, że po prostu dzisiaj dzieci są najbardziej pokrzywdzoną grupą z wszystkich, a my konsekwentnie po prostu tego czasu im odmawiamy, nie? To ja mówię w pierwszej kolejności do siebie, w drugiej kolejności też apeluję po prostu do wszystkich przedsiębiorców, którzy tego będą słuchać, jeżeli mają dzieci. Nie ma takiego po prostu sukcesu, który by mogli osiągnąć, choćby mieli firmy na giełdzie, miliony zarobione, po prostu w żaden sposób to nie zrekompensuje tragedii w życiu dziecka, nie? To nie musi, że tam będzie miał próbę samobójczą, choć i to się może zdarzyć, ale jak będziesz widzieć 25-letnie, dorosłe, nieszczęśliwe, nieporadne dziecko z problemami psychicznymi, nic ci nie zapłaci tego po prostu, żeś w międzyczasie został królem biznesu i będziesz do kosza. Steve Jobs. Ciekawy przykład, nie? Trudna relacja z córką. Trudna relacja z córką. Najpierw się jej wyparł, potem komputer imieniem nazwał, czytam jego biografię taką dosyć dokładną. No i jedną rzecz go zapytali, być może więcej, ale jedną rzecz taką ciekawą. Na łóżu śmierci umierał na raka trzustki, nie? Czy było warto? Nie. W sensie, że jakby mógł się cofnąć po prostu, co z tego, najbardziej wartościowa firma na świecie według kapitalizacji rynkowej, nie wiem czy jeszcze, ale przez długi czas Apple, nie? Mistrzostwo świata marketingu, mistrzostwo świata obsługi klienta, marka po prostu co podbiła świat, nie? I gościu to zrobił. I na łożu śmierci było warto, nie? No nie warto, nie? Po prostu, no bo nie będziesz po prostu na łożu śmierci myśleć, ile warte były twoje akcje, tylko po prostu co ja zrobiłem z dzieckiem, z córką, z rodziną, z tym, nie? To przyjdą takie refleksje, nie? My tego dzisiaj nie patrzymy, no a to dzisiaj nie patrzymy, umyka nam to po prostu sprzed oczu, ale, no ale myślę, że po prostu to sobie trzeba stawiać przed oczami, nie? No bo takie wybory będą w życiu mieli, nie? Ci, co dzieci mają, co mają rodziny, czy to rozłożyć, czy postawić na biznes, a dziś jest łatwiej tak naprawdę zarobić pieniądze niż kiedykolwiek, nie? Kiedyś się urodziła biedna, no to był wielki sukces, jak żeś powiedzmy, wiesz, przeskoczyła tam o jeden próg do klasy średniej, że tam masz jakąś pensję i wykształcenie i tak dalej, nie? A teraz co za, masz podłączenie do internetu, to gdziekolwiek coś wymyślisz, wiesz, no i tak naprawdę dużo szybciej, nie? To jest ekscytujące, nie? Bo to daje możliwości, ale czy to powinno być tym numerem jeden, nie? To tak trzeba sobie pytanie zadać. Super. To jeszcze tak powiedz, jakie plany na najbliższy czas? Wiesz co, ja zaczynam z planami, planowanie zaczynam od tego, co jest tym moim podstawowym kierunkiem, nie? Czyli te pytania, kim jesteś, dokąd zmierzasz, jaki jest sens mojego życia, no to do czego jestem powołany? Mąż, ojciec i przedsiębiorca, nie? Mhm. Jako mąż mniej więcej wiem, co mam robić, trzeba by zapytać żonę, czy to robię, to by pewnie był inny wywiad, nie? jako ojciec też mniej więcej wiem, co mam zrobić, a jako przedsiębiorca zauważyłem, że po prostu wielką siłą potrzebną na ten czas dla naszej firmy szczególnie jest koncentracja, czyli po prostu w czasie, kiedy są zawirowania, a są zawirowania, to człowiek powinien po prostu skupić się na tym, co przynosi największe profity w firmie, daje największą po prostu wartość dodaną dla, nazwijmy nawet ludzkości, tak w cudzysłowie, i nie rozprzestrzeniać się na kilkanaście różnych projektów, że to spróbuję, tam to spróbuję. To nie jest czas na takie po prostu rozprężanie energii, tu po prostu w trudnych warunkach, no bo to nie są łatwe warunki do prowadzenia biznesu, jak się zastanawiasz, czy moja branża za chwilę będzie zamknięta, czy nie będzie zamknięta, czy po prostu będę mógł, czy nie będę mógł, a czy mi przyjdzie klient, czy mi nie przyjdzie klient, nie? Trzeba po prostu próbować zrozumieć tą otaczającą rzeczywistość i dla mnie konkretnie to oznaczało, ja już kilka lat nie przewidywałem pandemii, bo tego to ja nie potrafiłem takie rzeczy przewidzieć, ale przewidywałem to, że pieniądz będzie tracił na wartości oraz, że rynek nieruchomości pójdzie w ręce inwestorów z rąk konsumentów. No bo jeżeli na całym świecie zanika klasa średnia, czyli ci ludzie, co idą do banku, bo mają zdolność, mają wkład własny, kupują apartament, bo ich stać i tam sobie potem płacą ratę, ta klasa średnia zanika, nie? Czyli świat się dzieli na bogatych, coraz bardziej bogatych i na mało zamożnych albo wręcz biednych i coraz bardziej biednych. A co za, wiesz, tam na wschodzie, w Afryce i tak dalej, to już w ogóle nie mówię, co tam się dzieje, nie? Ale nawet w tej naszej Europie czy tam na zachodzie to tak to wygląda. Więc jeżeli ta klasa zanika, to tych klientów będzie coraz mniej, a coraz więcej będzie inwestorów. Jeżeli dojrzałe rynki nieruchomości Unii
stoją po prostu tak, że tam głównie kupują inwestorzy mieszkania, to spodziewałem się lata temu, że w Polsce będzie tak samo. I faktycznie coś takiego się dzieje, jak to zaczynałem robić, czyli sprzedaż mieszkań inwestorom, a nie konsumentom, no to się ludzie dziwili, jak to, skąd to, po co coś takiego, nie? Ale wypracowaliśmy taki fajny model, że sprzedajemy inwestorowi nowe mieszkanie, wykańczamy je pod klucz i zajmujemy się zarządzaniem najmem, czyli znajdziemy mu najemcę, obsłużymy wszystkie problemy z najmem związane i potem prześlemy mu czynsz uzyskany. Czyli taki samograj po prostu inwestycyjny z całkiem dobrą stopą zwrotu, bo blisko 6%, tak już na czysto w skali roku. No i ten model żeśmy zaczęli wdrażać i on teraz w tym momencie, kiedy tych konsumentów z rynku wymiotło, nie? W sensie takim, że ludzie się boją, a czy nie stracę pracy, a czy po prostu dostanę kredyt, w ogóle banki też te kurki przyciągnęły, no to my, robiąc mniejsze mieszkania, czyli kawalerki głównie, no to po prostu ja spodziewałem się, mamy 40 mieszkań w tym budynku, który planujemy zbudować. Przedsprzedaż zrobiłem, no i tak powiedzmy 30% mieszkań powinno na przedsprzedaży się sprzedać, a my mamy zarezerwowane już 60%, nie? Czyli tych chętnych jest dużo więcej po prostu niż się spodziewałem i to mi pokazuje, że no taka koncentracja w naszej firmie akurat jest dobrą drogą i skup się na tym, co ci przynosi profit, skup się na tym, co dobrze robisz, skup się na tym, co pomaga ludziom. Nie? Myślę, że to nie jest teraz dobry czas na takie rozpraszanie się trochę tu, trochę tam, tylko po prostu jak jest trudny czas, no to po prostu jedziesz maksa w tym, co jesteś dobry. Nie? No, tak to powinno wyglądać, moje zdanie. Może się mylę, ale ja tak robię i to jakoś no, się sprawdza. Jak widać, się sprawdza, tak. Pogadamy za rok. Jak jeśli pogadamy. Jak jeśli nie, no słuchaj, dlaczego mnie? Ale tak, wiesz, teraz mam takie pytanie na sam koniec, ale ono już jest bardziej takie podsumowujące, ponieważ to pytanie brzmi, jak zaprogramować się na bogactwo i czym dla ciebie jest to bogactwo? Natomiast ty już wielokrotnie to dzisiaj powiedziałeś, ale jakbyś tak jeszcze mógł właśnie skondensować, albo może się bardziej przyłożyć do tego, jak zaprogramować się na to bogactwo. Wiesz co, ja bym jeszcze zaczął od tego, że warto rozróżnić dwa pojęcia, bogactwo i wolność finansowa, bo ludzie często to wrzucają do jednego worka, a to nie jest to samo. Czyli nauczyciel, który ma, nie wiem, 3 kawalerki kupione za 120 tysięcy złotych każdą i ma z tych 3 kawalerek większą dochód pasywny na przykład niż z ich wynajmu, niż ze swojej pensji, no to gdyby się zwolnił albo był zwolniony, no to chudo, ale za to przeżyje, nie? I to jest osoba, która jest wolna finansowo. Czy powiedziałbyś, że jest bogata? No raczej nie jest bogata, nie? A może być po prostu ktoś, kto ma, nie wiem, firmę stuosobową, jeździ autem luksusowym, mieszka w luksusowym domu, coś tam jest kredytu, coś nie jest, ale generalnie nie ma po prostu dochodu pasywnego i w pewnym momencie ta firma jest zamknięta, bo coś, tak? Bo nie spełniła jakichś kryteriów, bo lockdown, bo zrobili spektakularną porażkę na jakimś zamówieniu publicznym, bo co? I nagle po prostu co? On w oczach ludzi jest bogaty, tak? Bo na wsi ma najlepszy dom, najlepsze auto i tak dalej, ale pozamiatany może być od tak raz dwa, nie? Więc ja bym, jeśli mówić o dążeniach finansowych, to dążyłbym w pierwszej kolejności jednak do tej wolności finansowej, a nie do bogactwa. I to wbrew pozorom ma ogromne znaczenie, bo ludzie, którzy będą sobie wbijali do głowy bogactwo, to oni będą mieli właśnie tą wizję, wiesz, Mercedesy, wille, miliony, nie? I, no ale to moim zdaniem jest mniej satysfakcjonujące życiowo, niż być tak zabezpieczonym, że ja mogę powiedzieć, okej, no nie muszę prowadzić po prostu tej firmy, nie muszę się zajmować tym, co się zajmuję, dalej będę jakoś funkcjonować, bo to będziecie prowadzić do zakupów konkretnych, nie? Czy ja chcę po prostu wprowadzić firmę na giełdę i mieć setki milionów, czy ja sobie chcę mieszkanko po mieszkanku kupować, żeby tam za 15 lat mieć ich na przykład 8, nie? Tam większe, mniejsze, taniej, drożej kupione, ale po prostu zakumulować taki portfel. Więc od tego bym zaczął, żeby sobie te pojęcia dobrze wbić do głowy. Druga rzecz, ludzie zdecydowanie nie doceniają wysiłku długoterminowego takiego działania na zasadzie kropla drąży skałę. Firmę zaczynałem 15 lat temu. Dzisiaj no myślę, że jest to dobrze prosperująca firma. Robimy projekty mieszkaniowe duże jak na lokalny rynek. Mamy sieć apartamentów na wynajem, mamy po prostu różne ciekawe doświadczenia i porównując powiedzmy to, co robimy dzisiaj i to, co po prostu 15 lat temu zaczynałem, mając wiesz, tam parę groszy i zakładając firmę, no to byś powiedział, wtedy to jest nie do zrobienia, nie? Ale jednak dokładaj tą cegiełkę po prostu do cegiełki, ten efekt cię zaskoczy, czyli budowanie wolności finansowej to jest zdecydowanie
zajęcie dla cierpliwych ludzi, nie? Czyli ci, co chcą mieć efekt już tu i teraz, bo ja to na wielki dźwigni zrobię i będę mieć zaraz 10 mieszkań, bo po co mam je przez 6 lat gdzieś tam szukać i kupować, nie? No to na tym po prostu możesz, to na tym się możesz poślizgnąć, tak jak ja się poślizgnąłem. I największe odkrycie dla mnie, jeżeli chodzi po prostu o sposób myślenia o pieniądzach, jest potraktowanie siebie jako zarządcę. Czyli zrozumieć, że to, co myślę, że jest moją własnością, bo w Księdze Wieczystej jest napisane, czy tam w KRS-ie Bartosz Nosiadek, to zrozumieć, ok, na wyższym poziomie, jeśli mówimy z punktu widzenia osoby wierzącej, to jest własność Pana Boga, ja tym zarządzam, nie? Jakie to ma konsekwencje pozytywne? Pożyczasz auto od rodziców czasem? No już nie. Ale kiedyś pożyczałaś? Oczywiście. Jak się pożycza auto od rodzica, to wszystko jedno można rozczaskać, czy żeby tylko rysy nie było, nie? Tutaj nachlapałem na wycieraczkę. Jak ktoś normalnie myśli, to tak do tego podejdzie. Jak ma, no, powiedzmy, złą wolę, no to wszystko mi jedno, bo to nie jest moje, nie? Ale większość normalnych ludzi popatrzy, nie wiem, jakbyś musiała pożyczyć, nie wiem, popsuł ci się komputer, pilnie potrzebujesz pożyczyć od koleżanki, to jak będziesz oddawać, wytrzesz jeszcze, tak, po prostu, nie? A tu nie ma chrupka jakiegoś, nie? A ładowarka jest w komplecie, a nic się nie zgubiło, no po prostu dbasz, bo wstyd będzie ci po prostu oddać coś, co, wiesz, pożyczyłaś, a nie jest dobrze. Mieszkanie jakbyś zdawała na przykład, nie? No to jak jesteś dobrym najemcą, no to też wyczyścisz to, bo chcesz kaucję dostać z powrotem, nie chcesz, żeby było problemów, żeby ktoś o tobie źle myślał. Więc jako zarządca po prostu bardziej się postarasz. Po drugie, jest to po prostu takie uwalniające myślenie, że po prostu, no jednak jeżeli wierzę, że ta Boża opatrzność się o mnie troszczy, a wiele razy tego doświadczałem, to nie muszę mieć takiej spiny, że ja muszę o wszystko zadbać sam. To nie zwalnia mnie z odpowiedzialności, że ja mam się starać, że ja mam po prostu mieć konkretne plany, że mam konkretną pracę wykonywać, ale po prostu zwalnia mnie ze stresu, nie? Bo po prostu nie muszę się o to martwić. Mogę się podzielić takim przeżyciem ciekawym. To był szczyt walki z długiem. W sensie ten pierwszy połowa była odstrzelona już i potem się zaczęła taka mozolna, wiesz, kawałek po kawałku, ta śnieżna kula. I znowu już widziałem, w dobrą stronę to idzie, ale po prostu to, co szło, to nie gromadziłem, tylko nadpłacałem te kredyty, żeby jak najszybciej się ich pozbyć. Oczywiście z tego był efekt też taki, że no nie było jakichś takich nadwyżek, nie? A przy firmie inwestycyjnej jednak, wiesz, na budowę, no to czasem faktura jest większa niż myślałaś, nie? Więc bywało, że po prostu na koncie było chudo. Doszedłem raz do takiego punktu, że znowuż na koncie zero, perspektywa jest dobra, no bo tam jakieś transze na ciebie czekają, ale krótkookresowo widzisz, okej, zero, nie? I tak może być przez miesiąc, nie? I tak patrzysz, a co tu mamy w półkach w domu, jakieś słoiki, nie? Dobra, nie? No i myślę sobie, no ciekawe takie doświadczenie. Ludzie z zewnątrz patrzą, no milioner, nie? Jakiś dom fajny, to firma, wszystko. Nie mówię, kurczę, nie mam pieniędzy na koncie, nie? I rozchorowała się wtedy żona i cieci, nie? No i normalnie tam, wiesz, recepta, nie? No nikomu, ja się też ludziom nie przyznawałem do tej sytuacji, może błąd, ale nikomu nie przyszło do głowy, że po prostu no nie mam tej stówy, żeby receptę wykupić w tym momencie, żeby mi tam za 2 tygodnie przyszły transze, które by, wiesz, to 100 razy pokryły, nie? No ale no, w tym momencie po prostu nie mam, nie? To są też takie ciekawe doświadczenia. Mówię, Panie Boże, no nie wiem, jak się mówić, nie mam na leki, nie? Czyli z jednej strony biznesmen, a z drugiej strony się czujesz jak emeryt w kolejce, co musi po prostu wybrać, wiesz, czy kupi tam Rossmana, czy kupi aptekę, czy kupi jakieś tam bułki, tak, i śmietankę, nie? No i ciekawe to po prostu wyszło rano, tak mówię, Panie Boże, pomóż jakoś, nie? No i dzwoni mi w południe osoba, której 7 lat temu pożyczyłem 100 zł. Zapomniałem o tym kompletnie, nie? No dzień dobry, bo pan mi tam kiedyś 100 zł pożyczył, ja to chciałem oddać. To się, wiesz, 100 razy przedawniło w ogóle, nie? Były dobra, nie? No to ja się bardzo cieszę, że to pan chce oddać, ja panu już podaję numer konta, nie? Ja mówię, jedną rzecz niech mi pan powie, nie? Dlaczego pan to robi? W sensie, no dawno ja już skreśliłem temat, zapomniałem, że pan po prostu istnieje, nie? A wie pan, ja lubię robić ludziom niespodziankę, nie? Patrzę na konto, to się zrobił. 176 zł mi przyszło, leki, zakupy, wszystko po prostu wystarczyło. Wiadomo, że tam za kilka dni, wiesz, przyszły te transze, no i że tak powiem, ale w tym momencie, w tym czasie mówię, no to po prostu dla mnie są takie mocne znaki, które pokazują na człowieku. Po prostu nie zachowuj się tak, jakby wszystko zależało od ciebie, po prostu ta ufność jest potężną bronią. Więc podsumowując twoje pytanie, nie do bogactwa, a do wolności finansowej, którym pierwszym krokiem jest zrozumienie, nie uważaj siebie za właściciela tego, co posiadasz. Nie pokładaj w tym nadziei. Nie? Wiadomo, że od praktycznej strony ja powinienem mieć bufor przy firmie inwestycyjnej, że mam zapasy gotówkowe, że jakby się coś poślizgnęło, no bo to jest praktyka, tak? To należy zrobić, ale nie uważaj się, że to jest twój, wiesz, ratujący życie, złoty klucz do rozwiązania wszystkich problemów, bo tak nie jest. Nie?
Drugie, bądź cierpliwy po prostu w osiąganiu tego, co chcesz osiągnąć, no bo są dwie drogi, get rich quick i get rich right, nie? Na szybko to będzie dźwignia maksymalna, drogi na skróty, trochę szaro, gdzieś tam trochę, wiesz, zachachmęcone, nie przyniesie to dobrych efektów. We właściwy sposób, no to krok po kroku dłużej potrwa, ale będzie po prostu bardziej stabilne. No i czyli zarządca, dąż do wolności finansowej, bądź w tym cierpliwy. No i myślę, że po prostu to, co takie jest może wyświechtane, ale po prostu trzeba się rozwijać, tak? Czyli jeżeli ja chcę mieć lepsze efekty, no to powinienem doprowadzić do sytuacji, że będę więcej zarabiać, nie? No bo z czego to chcesz? Po prostu powiedzmy, że masz 5000 zarobków i udaje ci się zaoszczędzić 500 zł, chcesz mieć więcej oszczędności, żeby mieć, nie wiem, wkład własny albo jakieś tam na kupno działki czy na coś innego. No to nagle zaczniesz więcej oszczędzać, no to co? To będziesz co drugi dzień jeść, co drugi dzień autem jeździć, no to jak trudno jest po prostu to zrobić, nie? Łatwiej jest pójść w górę, a żeby pójść w górę, no to trzeba po prostu opuszczać tą swoją strefę komfortu i na przykład jak jestem na etacie, a chcę założyć swoją firmę Opal, przeżyć ten stres życia, wejść do tej wody, pierwszy rok zarabiać połowę tego, co się zarabiało na etacie, wszyscy ci będą mówić, ja ci mówiła, bez sensu ta firma, tak nie? Dlaczego, po co to zrobiłaś, źle ci tam było, już byś miała emeryturę prawie tam, jakbyś tam siedziała na tym etacie. No trzeba po prostu to ryzyko podjąć. No i wejść do wody, do której inni się boją wejść, nie? I też podejmować kalkulowane ryzyko, dlatego że na przykład jak ludzi zachęcam do podejmowania ryzyka, niektórzy to rozumieją, że a to tam wiesz, rzucę się z wieżowca i jakoś to będzie, nie? Tak obrazowo to przedstawiam. No nie, po prostu takie kalkulowane, no jeżeli wiem, że nie wiem, jeżeli mieszkania po prostu jak się zwalniałem z pracy, były pożądane na rynku i były potrzebne, kupiłem małe, tanie, no to myślę, dobra, no w najgorszym wypadku sprzedam je za tyle, co je kupiłem i na tym nie zarobię. W najgorszym to sprzedam je tanie, no to trudno, stracę 5 czy 10 tysięcy, ale mnie to nie rozłoży po prostu kompletnie na łopatki, nie? Więc takie kalkulowane ryzyko, rozwijać się, zdobywać wiedzę i podejmować kalkulowane ryzyko, nie? Tak. Dużo przykładów, no na tym bym chyba... Super, merytoryka dzisiaj jest fantastyczna, także bardzo się dziękuję, Bartek, za przyjęcie zaproszenia. Dzięki. Tak w ogóle to w naszej księgarni internetowej, która rusza 21 lutego, jeżeli to oglądasz jeszcze przed tym terminem, to 21 lutego 2021 otwieramy naszą księgarnię internetową i będzie tam na pewno książka Bartka Nosiatka. Przeczytajcie. Dokładnie, zapraszamy. No i co, zapraszamy również na kolejny odcinek. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. I wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.